Chciałbym tu w imieniu oczywiście właściciela klubu pracowników i kibiców podziękować za te 5 lat współpracy z naszym klubem. Myślę, że miałeś tutaj ciekawe osiągnięcia z naszym klubem i no nie będę tutaj jakiś oryginalny, no chciałbym ci życzyć, żebyś osiągał sukcesy w Turcji, żebyś spełnił swoje marzenia sportowe i no żeby ci się udało, bo jeszcze masz kilka lat do grania. Na początku chciałbym podziękować tutaj prezesowi Basałajowi i za te ciepłe słowa i no, które tutaj powiedział i przede wszystkim chciałbym wszystkim ludziom związanym z tym klubem serdecznie podziękować za te 5 lat spędzonych w Wiśle. Było to dla mnie bardzo ciężkie. Ciężka decyzja, ale takie jest życie, tak jak pan prezes powiedział i cieszę się z tej podjętej decyzji i będę robił wszystko, żeby tam zaistnieć w tym nowym klubie. No, na początku było widać, no naprawdę dla mnie to była ciężka decyzja i tym bardziej teraz dopiero przyjąłem po południu, to tak tylko z Rafałem Boguskim się widziałem, ale na pewno kontakt będę miał z chłopakami i przez dłuższy czas na pewno numer turecki też im przekażę, także czy przez Skype'a jest teraz tyle możliwości komunikacji, także kontakt na pewno między nami będzie i na pewno będę tutaj kibicował bardzo Wiśle. No pierwsze to, że tutaj jakby podpisałem ten pierwszy profesjonalny kontrakt z takim klubem, jakim jest Wisła i no po kolei, no to pierwsze to było moje wicemistrzostwo z tym klubem, później mistrzostwo jedno, drugie. No i myślałem, że będzie to trzecie pod rząd, ale no nie udało się, takie jest życie. Ale przede wszystkim z tych mistrzostw i gdzie świętowaliśmy razem to na rynku głównym, to było naprawdę wspaniałe przeżycie. No i parę meczy w lidze europejskiej, także to najbardziej mi utkwiło w głowie. No, nie muszę tutaj mówić, wiadomo o kogo chodzi. Znaczy się z Emilianem Dolchą naprawdę to była taka zdrowa rywalizacja. Trener na pewno wiedział, że jeżeli bym nie wpuścił wtedy Emiliana, no to nie musi martwić o posady w bramce i to był taki okres naprawdę takiej ostrej rywalizacji, chociaż nie ukrywam, że ostatni rok, no teraz jeszcze Emilian i muszę powiedzieć też o Filipie Kurto, który naprawdę zrobił duże postępy i mi się wydaje, jest to jakby daje duże znaki do tego, żeby też dać mu szansę tutaj grania w tym klubie, no i mi się wydaje, że tak jak powiedziałem, w ostatnim okresie naprawdę zrobił duże postępy pod ręką trenera Łaciaka, trenera Kurdziela i jakimś nadarzającym się meczu, czy jakaś, tak jak mówię, teraz mają okres przygotowawczy, wywalczę sobie miejsce. Ja bym za tym, żeby Filip stanął w bramce jako pierwszy bramkarz Wisły Kraków. Życzę mu tego z całego serca. Ja powiem tak, że ciężko, bo ja z każdym mogłem się dogadać i z każdym miałem dobry kontakt, czy to przyszedł z zewnątrz, czy to był obcokrajowiec, czy to był Polak, czy obojętnie z jakiej
z jakiego regionu tam świata. Z każdym się mogłem dogadać bez problemu i jestem, można powiedzieć, komunikatywny i z nikim nie miałem problemu. Każdego bym, jakbym mógł, to bym zabrał ze sobą do Turcji.